26 kwietnia 1946 roku powstał w Słupsku klub sportowy Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej. Klub później zmienił nazwę na Gwardia, a od 1964 roku po połączeniu z istniejącym przy słupskich zakładach pracy Gryfem nosi nazwę Gryf Słupsk. To są olbrzymie tradycje, olbrzymie sukcesy w skali Igrzysk Olimpijskich, sukcesy wielu olimpijczyków, Mirosława Sagan-Lewandowska, Robert Kraskowski, Jan Churuk, Bogusława Olechnowicz, Mirosława Liberek, która w 1984 roku dostała nominację na Igrzyska Olimpijskie, nie pojechała, bo Polacy musieli podporządkować się władzom sowieckim i nie mogli na te Igrzyska pojechać. To także Paweł Kryszałowicz, stojący tutaj koło mnie, reprezentant Polski w piłkę nożną, uczestnik Mistrzostw Świata, jeden z dwóch słupskich piłkarzy uczestników Mistrzostw Świata, ale Paweł jako wychowany Gryfa Słupsk, to także wielu innych, właściwie setki medalistów Mistrzostw Polski, setki uczestników zmagań w Mistrzostwach Polski, o których dzisiaj właściwie nie możemy za wiele powiedzieć, a którzy uczestniczyli, swoje życie wiązali z Gryfem Słupsk, wychowując się albo na stadionie 650-lecia, albo tutaj na stadionie przy ulicy Zielonej, albo w słupskich halach. Bo Gryf to nie tylko piłka nożna, ale również między innymi lekkoatletyka, boks, judo, koszykówka, siatkówka, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, szermierka czy tenis. Wychowankiem Gryfa jest również obecny prezes klubu, Paweł Kryszałowicz, reprezentant Polski i uczestnik Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ja jestem wychowany przede wszystkim tutaj na tym boisku. Mieszkam 200 metrów stąd, od zawsze byłem tutaj. Pierwszy raz przyszedłem do klubu, jak miałem 10 lat, to było troszkę czasu temu. Moja kariera się potoczyła tak, że wyjechałem na wielkie salony krajowe, europejskie i zagraniczne i wróciłem do swojego klubu, taka pętla się zaokrągliła. Wiadomo, że tak jak w sporcie, tak samo w klubie, raz są lata lepsze, raz są gorsze, ale zawsze trwamy przy tej nazwie naszej Gryf Słupsk i mamy wspaniałych kibiców. Świętowanie urodzin klubu właśnie się rozpoczyna. Zobaczą to wszyscy, bo flagi z herbem Gryfa zawisną na miesiąc na wszystkich rondach wjazdowych do Słupska, ale również na budynkach w centrum miasta. Sportową częścią jubileuszu będzie m.in. mecz, który klub chce zorganizować na przełomie lipca i sierpnia.